Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem kaliskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Damiana Bryna, podpisane nuncjusz apostolski Salvatore Renato. Jesteśmy wspólnotą słabych ludzi. Świętość Kościoła nie wynika z naszej doskonałości, ale ze świętości Jezusa Chrystusa, który jest w tym Kościele. W życiu każdego z nas są trudne doświadczenia. Jakże ważne jest, żebyśmy chcieli w te trudne doświadczenia zaprosić Jezusa. Żebyśmy nie chowali gdzieś tego w sercu. Nie uciekali przed tym, ale z odwagą, ale też pokorą szli do Jezusa. Panie, ulituj się. Panie, dotknij. Panie, ulecz. Bo wierzymy, że Jezus jest Panem wszystkiego i On może uleczyć, może uzdrowić także to, co nam się wydaje, że jest nie do uleczenia. Drodzy Państwo, gościem telewizji internetowej Dom Józefa jest dzisiaj nowy biskup kaliski, ksiądz biskup Damian Bryl. Bardzo się cieszymy, księże biskupie, z tego pierwszego spotkania w naszym studio telewizyjnym. Z tej okazji chcemy także pozdrowić naszych widzów, a także słuchaczy naszego diecezjalnego radia Rodzina. Cieszymy się, że ksiądz biskup przyjął nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest mi bardzo miło i serdecznie pozdrawiam i księdza Mateusza, i wszystkich nas, i słuchających, i oglądających. Księże biskupie, ten dzień, 25 stycznia 2021 roku, to liturgiczne święto nawrócenia świętego Pawła, apostoła. Dla nas był wyjątkowy, no bo właśnie nuncjatura apostolska ogłosiła papieską nominację, że nowym biskupem kaliskim zostaje biskup Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Myślę, że dla księdza biskupa ten dzień też był bardzo wyjątkowy, prawda? No, był to wyjątkowy dzień, bo wyjątkowe nowe dzieło dla mnie, a właściwie ogłoszenie nowej misji, którą otrzymałem od papieża Franciszka. Chcę to zaproszenie, to wezwanie jak najlepiej podjąć, dlatego jestem tutaj w Kaliszu. Księże biskupie, ja myślę, że w naszym życiu chrześcijańskim nie ma przypadków, kiedy dzisiaj odwołamy się do hasła biskupiego, księdza biskupa. To są słowa świętego Pawła. Miłość Chrystusa przynagla nas. Ten dzień ogłoszenia nominacji biskupiej przez papieża to właśnie liturgiczne święto świętego Pawła apostoła. I myślę, że ksiądz biskup też odczytuje, że to jest Boży plan, który w życiu księdza biskupa się realizuje. Tak, to jest dla mnie pierwsza perspektywa wiary. To znaczy wierzę, że za tym wszystkim, co się dzieje, co się wtedy stało, stoi Jezus, Pan nasz, w którego głęboko wierzę, któremu ufam. Ufam też, że On jest i działa w swoim Kościele i że to On powołuje. Nie tylko powołuje, ale także daje łaskę do tego, żeby podjąć to działanie. Także bardzo, bardzo mocno ta perspektywa wiary jest w tym wszystkim tutaj obecna. Mogę powiedzieć nawet, że dominująca. Mhm. Księże biskupie, no właśnie, może bym sobie tego nie wybaczył, jeżeli bym tego pytania nie zadał. Myślę, że każdy dziennikarz takie pytanie chciałby postawić. Czy może nam ksiądz biskup zdradzić kulisy tego, kiedy dowiedział się, że zostanie biskupem kaliskim? Właśnie kiedy ta nominacja księdza biskupa zastała? Jeżeli to nie jest tajemnica i ksiądz biskup mógłby nam troszeczkę o tym opowiedzieć, to bardzo prosimy. O kulisach takich szczegółowych to może nie chciałbym mówić, natomiast mogę powiedzieć, że kilka dni przed ogłoszeniem. Księże biskupie, kontynuując teraz ten temat właśnie posługi księdza biskupa w naszej diecezji, no właśnie, przychodzi ksiądz do diecezji, gdzie patronem jest święty Józef. Na dodatek przeżywamy rok świętego Józefa, który jest ogłoszony przez papieża Franciszka dla całego Kościoła. To jest szczególny czas i myślę, że świadomość tego, że idzie ksiądz biskup do diecezji, gdzie jest tak potężny patron, to na pewno dodaje też otuchy i odwagi. Tak, i to jest źródło mojej nadziei. Mhm.
jestem świadomy także wielkości zadania, które jest mi powierzone. Z drugiej strony jestem świadomy swoich ograniczeń, ale też mocno ufam we wstawiennictwo tego patrona. Zresztą doświadczyłem tego już nieraz. Święty Józef jest mi jakoś mocno bliski, bo w sytuacjach, gdy zostały mi powierzone inne ważne zadania i gdy czasami wydawało się, że już nie ma rozwiązań w niektórych sytuacjach, to Święty Józef przychodził mi zawsze z pomocą, więc obiecałem mu, że będę wychwalał jego imię, więc niniejszym tutaj w jego domu, w jego telewizji Dom Józefa, chcę niniejszym dać świadectwo o tym, jak to jest wielki patron i orędownik. I że nie zostawia tych, którzy go potrzebują. I w związku z tym takim mocnym przekonaniem przychodzę także tutaj. No właśnie, to wezwanie, idźcie do Józefa, o tym nam przypomina także Ojciec Święty Franciszek. I ksiądz biskup to wezwanie też głęboko sobie wziął do serca, bo kiedy po raz pierwszy przybył z taką oficjalną wizytą do Kalisza, już jako biskup nominat, to pierwsze kroki skierował do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu i myślę, że nie mogło być inaczej. Oczywiście, to jest sprawa tutaj oczywista. Myślę, że dla wszystkich, dla mnie to nie mogło być właściwie inaczej. Nie? To znaczy chciałem tu przyjechać, ale na początku chciałem odwiedzić sanktuarium, które też jakoś jest mi bliskie i czasami tutaj też się modliłem wcześniej, chociaż w Poznaniu, w którym mieszkałem ostatnie 20 kilka lat, też mamy świętego Józefa i też u niego byłem, właśnie trochę stając wobec tej decyzji, tutaj podjęcia tej misji, to też zaprosiłem świętego Józefa w jego sanktuarium poznańskim. Tak. Księże biskupie, to nie jest też tajemnicą, że w jaki sposób jest ksiądz biskup związany z naszą diecezją, chociażby miejsce urodzenia to Jarocin. Tam także ksiądz biskup chodził do szkoły licealnej jako biskup pomocniczy. Przyjeżdżał ksiądz biskup także do naszej diecezji, chociażby do sanktuarium świętego Józefa. 2 lata temu przewodniczył ksiądz biskup modlitwie pierwszoczwartkowej. Był ksiądz biskup także w sanktuarium Matki Bożej w Kotłowie i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że nasza diecezja, która przecież wchodzi w archidiecezję poznańską, no nie jest księdzu biskupowi obca. Nie jest mi obca. Znaczy wiele razy tutaj byłem, mam wielu też przyjaciół, znam wiele osób, które tworzą tę społeczność waszej diecezji, ale też chciałbym poznać ją. I właściwie ten początek to chciałbym mojego życia w diecezji kaliskiej chciałbym właśnie poświęcić na lepsze poznanie. Chcę właśnie być tutaj razem z wami, słuchać, rozmawiać. Dzisiaj miałem takie piękne doświadczenie, już z wieloma osobami takie rozmowy podjąłem i chcę tak usłyszeć, czym żyje wasza wspólnota, czy nasza już teraz wspólnota. Tak, ja myślę, że to jest obopólne. Ksiądz biskup chce poznać Kościół Kaliski. My jako diecezjanie chcemy poznać księdza biskupa. I chciałbym teraz, księże biskupie, przytoczyć pewne świadectwo, które napłynęło do redakcji naszego radia właśnie w poniedziałek, tuż po ogłoszeniu nominacji biskupiej. Jedna z koleżanek księdza biskupa, która razem z księdzem biskupem chodziła do liceum, przekazała nam takie świadectwo. Ona napisała takie słowa, pozwolę jej sobie przytoczyć, jeżeli ksiądz biskup wyrazi zgodę. Ona napisała tak: jeździliśmy z księdzem biskupem autobusem do tego samego liceum i zawsze razem grupką młodych ludzi chodziliśmy do szkoły. Ksiądz biskup nigdy nie ominął kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i zawsze wchodził tam na modlitwę. Szedł pod same balaski i modlił się tam około 15 minut, a my w ostatniej ławce czekaliśmy na niego. Wyróżniał się pokorą, dobrocią, ogromną kulturą osobistą i szacunkiem, jakim darzył innych. Nigdy nie zdradzał, co planuje robić po liceum. No, myślę, że bardzo miłe słowa. Można powiedzieć, bardzo że to taka dziękuję. Pierwsza laurka dla księdza biskupa. Bardzo dziękuję. Chociaż nie wiem, co powiedzieć. Także mogę tylko powiedzieć bardzo dziękuję tej mojej koleżance. I rzeczywiście tak było. Te słowa są prawdą, prawda? To znaczy, jaki byłem, to nie chciałbym mówić, ale to, że się modliłem w kościele Chrystusa Króla, to tak.
No właśnie, minęło tyle lat, a w pamięci księdza biskupa rówieśników to pozostało. I to jest też dla nas takie wskazanie, że właśnie ten przykład codziennego chrześcijańskiego życia jest bardzo ważny. Dla nas może to być nieodkrywcze, ale właśnie dla kogoś, kto nas obserwuje albo kto żyje razem z nami, to może no właśnie niesamowicie oddziaływać na jego życie i późniejsze decyzje. No właśnie, więc czasami nawet warto nie wiedzieć o tym, bo ja nie wiedziałem, że ktoś mnie podgląda, tak? Nawet nie wiedziałem, że ktoś może wiedzieć, jak długo się modlę. Ale no, skoro to było dla kogoś ważne, to tylko Bogu chwała. No właśnie, niech Pan Bóg w tym wszystkim będzie uwielbiony. Księże biskupie, no właśnie, to jest takie, można powiedzieć, pierwsze spotkanie z diecezjanami, bo przecież to są media diecezji kaliskiej, nasze diecezjalne radio rodzina, telewizja internetowa, Dom Józefa. Może takie pierwsze przesłanie, które ksiądz biskup chciałby przekazać swoim wiernym, swoim diecezjanom, takie od serca? To znaczy, chciałbym powiedzieć wszystkim, dosłownie wszystkim i każdemu z osobna, że chciałbym, może tak, rozumiem misję w Kościele jako służbę i chciałbym służyć waszej wspólnocie. Chciałbym służyć jako pasterz, bo do tego zostałem wezwany, jako pasterz, który czasami staje na przodzie i rozeznaje drogę i pokazuje kierunek. Czasami idzie w środku, aby słuchać, aby być blisko, aby towarzyszyć, a czasami idzie z tyłu, żeby szukać tych, którzy się może gdzieś pogubili, żeby wesprzeć tych, którym trudno. Chciałbym tak służyć społeczności diecezji kaliskiej. Księże biskupie, myślę, że w gronie naszych słuchaczy jest wielu ludzi chorych, cierpiących, tych, którzy są przykuci do łóżka. To jest wielki skarb Kościoła. Może właśnie też takie pierwsze pasterskie słowo do tych osób chorych, którzy może właśnie swoje cierpienie już teraz ofiarują w intencji nowego biskupa kaliskiego. Oni także omadlali wybór. My na antenie każdego dnia modliliśmy się o dobry wybór nowego biskupa, aby był to pasterz według Bożego zamysłu, według Bożego serca. Myślę, że ci chorzy i cierpiący, oni też oczekują może właśnie w tym momencie na takie pasterskie słowo. To znaczy bardzo chciałbym wszystkim podziękować za tę modlitwę i za to, że jesteście, za to, że udaje wam się też ofiarować wasze cierpienia, zmagania dobremu Bogu, bo to jest, myślę, wielki skarb Kościoła. Dziękuję za wasze modlitwy, za wasze cierpienia, za to, że ofiarowaliście je za ten wybór i bardzo serdecznie proszę, trwajmy w tej modlitwie dalej, bo to się rozpoczyna dopiero. Tak, to jest początek. I teraz to jest początek wspólnej drogi albo jakiś ważny etap, czy etap kolejny drogi, którą żyje, którą idzie diecezja kaliska. Nie? Jestem świadomy, że jestem, gdzieś wchodzę w drogę, którą ta decyzja idzie, nie? I chciałbym z wami tę drogę podjąć. I bardzo potrzebuję modlitwy, potrzebuję waszego wsparcia i bardzo proszę, dziękując za to, co już, proszę, bądźcie w modlitwie dalej ze mną, z całą naszą wspólnotą diecezji. Oczywiście o tej pamięci modlitewnej zapewniamy. Księże biskup, ja bym chciał też zapytać o takie pierwsze wrażenia, bo właśnie dzisiaj ksiądz biskup przybył już oficjalnie jako nowy biskup kaliski do naszej diecezji. To spotkanie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, później wizyta w Katedrze Kaliskiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Nawiedził ksiądz biskup także kurię diecezjalną w Kaliszu. Wizyta dzisiaj tutaj w naszym studiu telewizyjnym, w radio. Czy o takie pierwsze wrażenia możemy zapytać księdza biskupa? To znaczy diecezja kaliska jest, z tego co się przede mną odsłania, jest wspólnotą ludzi, którzy pięknie żyją, którym zależy na Ewangelii, na Królestwie Bożym. Spotkałem dzisiaj wielu ludzi tak pięknie zaangażowanych w życie Ewangelii, Kościoła. Słyszałem też o trudnych sprawach, które towarzyszą waszej wspólnocie, z którymi mierzycie się i będziemy dalej się mierzyć teraz. Ale też właśnie piękna jest taka różnorodność tej społeczności też.
Dzisiaj rozmawiałem też z biskupem Stanisławem, który właśnie też pokazywał mi różnorodność tradycji diecezji kaliskiej, która jest pewnie bogactwem waszej, naszej społeczności, a którą też trzeba dalej dobrze podjąć, aby ta różnorodność mogła prowadzić nas wszystkich do Jezusa w jedności. Żeby różnorodność nas, nas ubogacała, a nie była źródłem zamętu. Księże biskupie, przypuszczam i jestem przekonany, że właśnie media księdzu biskupowi nie są obce. Myślę, że to jest też takie bogactwo naszej diecezji. Myślę, że to jest zasługa księdza biskupa Stanisława, że dzisiaj możemy poszczycić się tym, że mamy diecezjalne radio, że mamy dwutygodnik opiekun, że mamy także telewizję internetową Dom Józefa. I ta pandemia, z którą cały czas się zmagamy, myślę, że ona nam bardzo mocno pokazała, że no dzisiaj media katolickie są bardzo ważne i bardzo potrzebne w dziele ewangelizacji. Czy może księdza biskupa już możemy prosić o jakieś wskazanie na naszą dalszą działalność medialną w diecezji kaliskiej? Na początku chciałbym wyrazić szacunek wobec tego, co się tutaj dzieje na tym polu. I polu wydawniczym, i radiowym, i internetowym. Także bardzo dziękuję i księdzu redaktorowi, i panu Piotrowi, który szefuje też temu tutaj przedsięwzięciu za to, co i wszystkim osobom zaangażowanym, pozostałym oczywiście, za to, co robicie. I myślę, że warto, żebyśmy dalej szukali, jak te środki mogą służyć właśnie ewangelizacji, głoszeniu dobrej nowiny, ale też formacji. Bardzo mi zależy też na tym, żebyśmy szli, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy bardziej kochali Pana Jezusa. To potrzebujemy formacji też, żebyśmy lepiej Go poznali, żebyśmy umieli też opowiadać innym o Jezusie, żebyśmy umieli obronić naszą wiarę. I myślę, że media mają tutaj bardzo taką ważną rolę do spełnienia. Nie tylko ogłoszenia dobrej nowiny, ale także takiego towarzyszenia roztropnego, mądrego w drodze rozwoju wiary. Tak, bardzo dziękujemy za te słowa wskazania, także właśnie no, za te słowa takiego też jakiejś pochwały, która została też skierowana w naszą stronę. Księże biskupie, bardzo się cieszymy, że ksiądz biskup zechciał przyjąć nasze zaproszenie pomimo tylu rozlicznych obowiązków, bo ten dzisiejszy dzień rzeczywiście był bardzo, bardzo aktywny, no ale właśnie to jest ten pierwszy kontakt z całą stałą diecezją. Myślę, że nasi diecezjanie na to spotkanie czekali i to słowo, które usłyszeli od księdza biskupa, było dla nich niezwykle ważne i niezwykle pokrzepiające. Bardzo dziękuję za możliwość tego spotkania i życzę sobie Boże błogosławieństwo wszystkim nam towarzyszyło. Bardzo dziękujemy. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był nowy biskup kaliski, ksiądz biskup Damian Bryl, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za obecność i oczywiście zapewniamy o naszej codziennej pamięci modlitewnej. Szczęść Boże. Z Bogiem dziękuję.